Cześć, witam ciebie na lekcji związanej z czasownikiem gustar i właśnie teraz wytłumaczę, na czym on polega. Jest to czasownik bardzo łatwy, tworzy się go nieco inaczej niż zwykłe czasowniki, a to dlatego, że ma inną troszeczkę strukturę. Wygląda to następująco, że głównym kluczowym elementem jest tutaj właśnie to słowo gustar odmienione, ale ono nie odmienia się według osób, tylko odmieniamy je w trzeciej osobie, czyli mamy gusta do czasowników i za gustar zawsze dajemy bezokolicznik, ewentualnie gusta do rzeczowników, ale też tylko w liczbie pojedynczej. No i mamy jeszcze gustan, jeżeli mamy rzeczownik w liczbie mnogiej. Czyli gustar nie odmieniamy, ono widnieje tylko i wyłącznie w tej jednej formie i zawsze się tworzy w ten sam sposób. I teraz tak, skupmy się teraz na tej środkowej kolumnie. I mamy me, te, le, nos, os, les. Te osoby wyrażają, która osoba lubi daną rzecz. Czyli mamy me gusta, leer, te gusta, leer, le gusta, leer. Nos gusta leer, os gusta leer i les gusta leer. Czyli pamiętamy, że czasownik gustar zależy od tego, co lubimy, a nie kto to lubi. Więc to jest najważniejsza różnica. No dobrze, powiedzmy, że to już wiemy. I teraz po co w takim razie jest ten przód? A mime gusta. Jeżeli chodzi o pierwszą i drugą osobę, nie trzeba tego za każdym razem mówić. Można mówić samo Megusta, można mówić w pełni, a mi me gusta. Obie formy są prawidłowe. No to czemu to w takim razie służy? Prosta rzecz. Zwróćcie uwagę, że w trzeciej osobie jest le, czyli le gusta, leer, i nie wiadomo kto lubi czytać. Czyli tutaj możemy sobie podłożyć podmiot, na przykład, al. Le gusta leer, bądź a ella le gusta leer. I to jest kluczowa różnica między um, a mi i a ti. No bo ja i ty to jesteśmy zawsze tymi samymi osobami, więc nie trzeba tego za każdym razem powtarzać. W to miejsce możecie podłożyć obojętnie jaką osobę. Na przykład A Pablo le gusta leer, albo A Paula le gusta leer. Więc jeżeli mówimy o danej osobie i wiemy o kim rozmawiamy, to nie musicie tego przodu dawać. Natomiast jeżeli zmiana jest tematu, bądź chcemy o kimś innym powiedzieć niż toczy się rozmowa, wtedy warto podkreślić o kim mówimy i mówimy, na przykład, a Pablo Legusta Ler, a mi madre Legusta Bihar i tak dalej i tak dalej. Pamiętajcie, że nie ma znaczenia, że jeżeli jedna osoba coś lubi, czy a mi megusta, ler, to pamiętajcie, że tutaj to się musi fajnie wszystko zgadzać. Jak powiedziałam, gustar nie należy łączyć z osobą, tylko to co lubimy. Czyli nawet jeżeli jedna osoba ale lubi na przykład lody, czyli liczbę mnogą, to mówimy megustan los elados. I tak dalej z każdą kolejną osobą. Dobrze, przejdźmy teraz dalej. To jest taka krótka powtórka tego wszystkiego, czyli to jest ten klucz, o którym mówimy, gusta i co lubimy. Kolejnym ważnym elementem jest to, żeby powiedzieć, czy ja też lubię, czy też nie lubię. Jeżeli mamy dwa razy zgodę, czyli jedna osoba coś lubi i druga osoba też lubi daną rzecz, na przykład megusta jest ciarla musika, a mi tambien, ja też. Czyli jeżeli mamy dwa razy zgodę, dwie buźki uśmiechnięte, to mówimy a mi tambien. Jedna osoba coś lubi i druga też. Możecie to mówić w innych osobach również, na przykład a mi mama, le gusta escuchar la música, a mi también. Ewentualnie odwrotnie, a mi mama le gusta escuchar la música, i y a mi también. A mi mama le gusta comer lados, a mi también. A mi me gusta comer i y a mi mamá también. Także tutaj trzeba pamiętać, żeby nie zapomnieć o tej literce A. A mi mama tambien, czyli moja mama też lubi czytać. W momencie kiedy jedna osoba coś lubi, czyli me gusta escuchar la música, a druga osoba nie lubi tej rzeczy, czyli mamy desacuerdo, niezgodę, to znaczy, że trzeba dać amino. Jak słynne zupki chińskie, amino łatwo zapamiętać. No więc mamy, a mi me gusta escuchar la musica, a mi no. Ja lubię słuchać muzyki. A ja nie. A mi no. A ja nie. I tak samo z kolejnymi osobami. Na przykład a nosotros, nos gusta viajar. A mi, hermano, no. Czyli my lubimy podróżować, ale mój brat nie. Kolejna zależność, kiedy mamy dwa razy przeczenie, czyli mamy zgodę, bo dwie osoby nie lubią tej samej rzeczy, i mamy. No me gusta la jubia, a mi tampoko. Nie lubię deszczu, ja też nie. To trzeba pamiętać. Jeżeli w pierwszym zdaniu ktoś mówi z przeczeniem nie, i my chcemy potwierdzić, że też nie lubimy tej rzeczy, dajemy, a mi tampoko. Kolejna zależność, kiedy jedna osoba czegoś nie lubi. A druga to lubi. To mamy no gusta la lluvia, A mi si nie lubię deszczu, a ja tak. I tak dalej w kolejnych osobach. Czasownik gustar jest bardzo prosty. Wystarczy pamiętać właśnie te krótkie zasady, o których teraz powiedziałam i nie będziecie mieć żadnego problemu z używaniem tego czasownika. Pamiętajcie jednak, żeby nie używać go za bardzo do osób, czyli nie mówimy megustas tu, czyli pan, zobaczcie, odmieniłam czasownik gustar megustas, e, dlatego że to będzie znaczyło bardziej, że podobasz mi się, a nie Ciebie lubię. Są inne możliwości e, mówienia o tym, że kogoś lubimy. Na przykład mekaez bien, czyli leżysz mi dobrze, pasujesz mi. Albo Pablo mekae bien, czyli Pablo mi leży dobrze, czyli go lubię. A me gusta Pablo będzie znaczyło, że podoba mi się Pablo. Także tutaj uważajcie na to. Tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, proszę o komentarze. Na naszej stronie, na naszej platformie aventuraespana.pl znajdziecie ćwiczenia do tego ćwiczenia interaktywne. Także serdecznie zapraszam i dziękuję.